Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co kryją kraje Europy? Oto wyjątkowa podróż przez cały kontynent, pełna zaskakujących liczb i fascynujących ciekawostek, które mogą Cię zaskoczyć. Przedstawiamy Europę w liczbach, niesamowite fakty o każdym państwie na naszym kontynencie. Albania, ten kraj słynie z imponującej liczby bunkrów, które były budowane na wypadek wojny w czasach reżimu Envera Hoxhy. Na terenie całej Albanii znajduje się ich ponad 170 tysięcy, rozsianych zarówno w miastach, jak i w najbardziej odludnych rejonach. Andora to jedno z najmniejszych państw świata o powierzchni 468 km kwadratowych. Co ciekawe, Andora wprowadziła podatek dochodowy dopiero w 2015 roku, co czyni ją jednym z ostatnich krajów w Europie, które to zrobiły. Austria, kraj jest jednym z największych producentów energii wodnej w Europie, a około 60% energii elektrycznej w Austrii pochodzi z elektrowni wodnych, co czyni go liderem w dziedzinie energii odnawialnej. Belgia, kraj słynie z produkcji czekolady na światową skalę. Belgia produkuje około 220 tysięcy ton czekolady rocznie, co czyni ją jednym z liderów na globalnym rynku czekolady. W Białorusi znajduje się ponad 11 tysięcy jezior, z największym jeziorem Narocz o powierzchni około 79 km kwadratowych. Jeziora stanowią ważny element krajobrazu i przyciągają turystów. Bośnia i Hercegowina, kraj ten ma imponującą liczbę rzek i wodospadów, a jednym z najbardziej spektakularnych jest wodospad Krawica, który ma szerokość około 120 metrów i spada z wysokości 25 metrów. To jeden z największych wodospadów w regionie Bałkanów, przyciągający turystów z całego świata. Bułgaria, jeden z najstarszych krajów w Europie, który nie zmienił swojej nazwy od VII wieku. Znajduje się tutaj 9 obiektów wpisanych na listę światowego dziedzictwa UNESCO, w tym niesamowite cerkwie i klasztory. Chorwacja, kraj tysiąca wysp, dokładnie 1244 oraz miejsce, w którym wynaleziono krawat, jeden z najbardziej rozpoznawalnych elementów mody męskiej. Cypr jest krajem o największej liczbie słonecznych dni w Europie. Średnio wyspa cieszy się ponad 300 dniami słońca rocznie, co czyni ją idealnym miejscem dla turystów poszukujących ciepła i słońca przez większą część roku. Czarnogóra. Łączna długość linii kolejowych w Czarnogórze wynosi dokładnie 327 km, a choć jest to stosunkowo krótka sieć, prowadzi przez spektakularne górskie krajobrazy, w tym słynną trasę Belgrad-Bar. Czechy. Czechy to kraj piwa. Obywatele tego kraju konsumują więcej piwa na osobę niż mieszkańcy jakiegokolwiek innego państwa. Przeciętny Czech wypija aż 143 litry piwa rocznie. Dania. Dania jest domem dla słynnego mostu Øresund, który ma długość 7845 metrów i łączy Danię ze Szwecją, będąc jednym z najdłuższych mostów drogowo-kolejowych w Europie. Estonia może pochwalić się najwyższą liczbą startupów na milion mieszkańców w Europie. Na milion mieszkańców przypada tu aż 1107 startupów, co plasuje Estonię na czele europejskich innowacyjnych gospodarek. Finlandia nazywana krainą tysięcy jezior. Finlandia ma ich ponad 180 tysięcy. Kraj ten słynie także z saunowej kultury. Sauny znajdują się tu niemal wszędzie, a ich liczba szacowana jest na ponad 2 miliony. Francja. Francja jest największym producentem wina na świecie, produkując rocznie około 50 milionów hektolitrów tego trunku, co stanowi około 16% całkowitej światowej produkcji. Grecja, kraj o bogatej historii, może pochwalić się ponad 6000 wysp, choć tylko 227 z nich jest zamieszkanych. Każda z wysp to prawdziwa skarbnica historii i kultury. Hiszpania, kraj, który produkuje 45% światowej oliwy z oliwek. Hiszpania jest również znana z największych festiwali flamenco oraz niezwykłej architektury Gaudiego. Holandia, rowerowa stolica Europy, gdzie na ponad 17 milionów mieszkańców przypada ponad 23 miliony rowerów. Holandia słynie również z pięknych tulipanów i licznych wiatraków. Irlandia, kraj legend, gdzie zgodnie z tradycją święty Patryk wypędził wszystkie węże. Co ciekawe, Irlandia ma również jedną z najmłodszych populacji w Europie. Islandia posiada około 30 aktywnych wulkanów,
ale na terenie wyspy znajduje się ponad 120 wulkanów ogółem. Choć nie wszystkie są aktywne, Islandia pozostaje jednym z najbardziej wulkanicznie aktywnych regionów świata. Kosowo – jedno z najmłodszych i najmniejszych państw Europy. Pomimo swojej niewielkiej powierzchni, 10 887 km2, Kosowo jest pełne historii i ma bogatą kulturę. Liechtenstein, maleńkie państwo o powierzchni 160 km2, które jest jednym z najbogatszych krajów świata pod względem PKB na mieszkańca. Liechtenstein jest także rajem dla alpinistów dzięki malowniczym szlakom górskim. Litwa jest domem dla ponad 6 tysięcy jezior, co stanowi znaczący element krajobrazu kraju i przyciąga licznych turystów, zwłaszcza w sezonie letnim. Luksemburg jest jednym z krajów o najwyższym wskaźniku samochodów na mieszkańca w Europie. Na każde 1000 mieszkańców przypada tutaj około 680 samochodów, co czyni Luksemburg liderem w tej kategorii. Łotwa posiada najwięcej kobiet na 100 mężczyzn w Europie. Stosunek ten wynosi 117 kobiet na 100 mężczyzn. Macedonia Północna. Jezioro Ochryckie, które znajduje się na granicy Macedonii Północnej i Albanii, jest najstarszym jeziorem w Europie. Wiek tego naturalnego akwenu szacuje się na około 4 miliony lat. Malta, z populacją wynoszącą około 563 tysiące mieszkańców, ma jedną z najwyższych gęstości zaludnienia w Europie, około 1783 osoby na kilometr kwadratowy. Mołdawia jest jednym z krajów o najmniejszej powierzchni lasów w Europie, które stanowią tylko około 11% powierzchni kraju. Monako, drugie najmniejsze państwo świata, które na powierzchni 2 km2 mieści najbardziej ekskluzywne kasyna, a także słynie z prestiżowego wyścigu Formuły 1, Grand Prix Monaco. Niemcy, kraj o imponującej liczbie zamków, których jest około 20 tysięcy. Niemcy są również jednym z liderów przemysłowych i technologicznych na świecie. Norwegia, kraj fiordów i tysiąca wysp, posiadający aż 240 tysięcy wysp. Norwegia jest również światowym liderem w produkcji łososia. Polska, jeden z największych eksporterów jabłek na świecie. Co roku Polska eksportuje ponad 1 000 000 ton tych owoców, przyciągając uwagę rynków globalnych. Portugalia, most Vasco da Gama w Portugalii, jest jednym z najdłuższych mostów drogowych w Europie, mając długość 17 km i 200 metrów. Łączy on brzegi rzeki Tag i stanowi imponujące osiągnięcie inżynieryjne. Rumunia. Rumunia jest domem dla największej populacji dzikich niedźwiedzi brunatnych w Europie, poza Rosją. Szacuje się, że w rumuńskich Karpatach żyje około 6 tysięcy niedźwiedzi brunatnych, co czyni ten kraj jednym z najważniejszych miejsc ochrony tego gatunku na kontynencie. Rosja, największy kraj na świecie, rozciągający się na 2 kontynentach. Rosja jest domem dla Bajkału, najgłębszego jeziora na świecie, zawierającego około 20% światowych zasobów słodkiej wody. San Marino ma jedno z najniższych wskaźników bezrobocia na świecie, wynoszące mniej niż 4%, co czyni je jednym z najbardziej stabilnych gospodarczo krajów w Europie. Serbia, kraj pełen historycznych skarbów, gdzie znajdziemy ponad 300 średniowiecznych monasterów, które stanowią świadectwo prawosławnej tradycji religijnej i bogatej historii regionu. Słowacja, kraj o niesamowitej przyrodzie, w którym znajduje się 9 parków narodowych. Tatry Słowackie to jedne z najpiękniejszych gór w Europie Środkowej. Słowenia. Słowenia ma najwyższą gęstość jaskiń na świecie, z ponad 10 tysiącami jaskiń na powierzchni 20 tysięcy km2. Szwajcaria. Szwajcaria jest domem dla najwyżej położonej kolei zębatej w Europie, prowadzącej na szczyt Jungfraujoch, który znajduje się na wysokości 3454 metrów nad poziomem morza. Szwecja jest krajem o jednym z najwyższych wskaźników recyklingu na świecie. Ponad 99% odpadów w Szwecji jest przetwarzanych, a tylko 1% trafia na wysypiska. Kraj ten jest także liderem w produkcji energii z odpadów, co czyni go wzorem do naśladowania w dziedzinie zrównoważonego rozwoju. Turcja – największy producent orzechów laskowych na świecie. Roczna produkcja wynosi ponad 800 tysięcy ton, co czyni Turcję liderem na tym rynku.
Ukraina, największe państwo leżące w całości w Europie, o powierzchni 603 tysiące kilometrów kwadratowych. Ukraina to również jeden z największych producentów pszenicy na świecie. Watykan to najmniejsze państwo na świecie, zajmujące dokładnie 44 hektary, a na jego terenie mieszka około 800 osób, co sprawia, że jest także jednym z najmniej zaludnionych państw. Węgry, kraj słynący z gorących źródeł i kąpielisk termalnych. Znajduje się tutaj ponad 1500 naturalnych źródeł termalnych, które przyciągają turystów z całego świata. Wielka Brytania, londyńskie metro, zwane także The Tube, to najstarszy system metra na świecie, uruchomiony w 1863 roku. Jest również jednym z najdłuższych systemów metra na świecie, z siecią liczącą około 402 km, przewożącą rocznie ponad miliard pasażerów. Włochy, kraj o najbogatszym dziedzictwie kulturowym z 59 obiektami wpisanymi na listę UNESCO. Włochy to także kraj, gdzie powstała pizza, jedno z najbardziej rozpoznawalnych dań na świecie.